Bardzo proszę, panie burmistrzu. Czy można, panie przewodniczący, szanowni radni, dziękuję bardzo za przegłosowanie budżetu na rok 2019 i wieloletniej prognozy finansowej. Jak każdy budżet, nie jest to budżet łatwy, natomiast będę starał się go realizować jak najlepiej. Zawsze jestem otwarty na dyskusje, na wnioski i po dyskusji, po uzgodnieniach na komisjach, dla mnie forma autopoprawki z mojej strony to jest wspólny konsensus, który wypracowujemy. Wszystkiego dobrego na nowy rok, zdrowych, spokojnych świąt i pozwólcie, że tym samym zamknę trzecią sesję Rady Miejskiej i w imieniu pana burmistrza zapraszam wszystkich do wspólnego poczęstunku, do wspólnego spędzenia tych jeszcze chwil, które nam zostały. Wszystkiego dobrego. Jeszcze prosił o głos radny Andrzej Małkiewicz. Bardzo proszę. To trzecia sesja i przedświąteczna, ale były tematy takie, na które pan zwrócił uwagę, że nie pomyśli jednak waszemu klubowi. Trzecia sesja, przeszliśmy już do konkretów. Rada jest już całkowicie ukonstytuowana, wszystkie komisje są w swoich składach, prezydia rady, wszystkich komisji i rady zostały już ukształtowane, również delegatury też zostały wyznaczone przez Radę. Niestety stało się tak, że pomimo tego, że w prezydiach i poszczególnych delegaturach są radni poszczególnych komitetów, w przypadku naszego komitetu tylko Andrzej Malinowski, natomiast nie jest on członkiem klubu, a jednak klub radnych Macieja Sonika jest ciałem działającym w Radzie Miejskiej, natomiast został całkowicie zmarginalizowany w tym w tej konstytuującej się Radzie nowej kadencji. Oczywiście koalicja rządząca ma do tego prawo, zwykło się mówić, że zwycięzca bierze wszystko, szanujemy to, natomiast niesmak pozostaje. My, kiedy mieliśmy większość w Radzie, to proponowaliśmy radnych pozostałych komitetów, wszystkich komitetów do struktur i byli przewodniczącymi w komisjach. No tutaj niestety klub został pominięty, aczkolwiek uważam, że pomimo różnic posiadamy duże doświadczenie. Wielu z nas jest w Radzie od 8 lub więcej lat, więc ten nasz potencjał nie został wykorzystany. Jednak odpowiedzialność pozostaje w takim razie z tym mocniejszym, silniejszym. Ja myślę, że w tej kadencji, w tej sytuacji to jest bardzo dobre rozwiązanie. W związku z tym, że w przypadku mojego kandydowania po raz kolejny nie udało nam się wygrać pod względem wyborów na burmistrza Krapkowic, a więc Maciej Sonik nie został burmistrzem. My tym razem nie osiągnęliśmy większości w Radzie. Chyba w ostatnim czasie, pomimo tego, że wiele rzeczy w ostatnich latach udało się wprowadzić do budżetu gminy, zrealizować na terenie miasta kilkadziesiąt inwestycji i również ważnych, kluczowych, jak na przykład w szkołach sportowych i doprowadzenie do rozpoczęcia przebudowy mostu, to... No, nie zostało jeszcze rozpoczęta, przebudowa nie została rozpoczęta. Została rozpoczęta. Ona nastąpi, to rozpoczęcie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia budowlanego. Została rozpoczęta pod względem wykonania projektu, bo został ogłoszony przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj, natomiast i firma została wyłoniona i przystąpiła do realizacji. Oczywiście w pierwszym etapie jest realizacja pod względem takim administracyjno-budowlanym, realizacja będzie później. Te rzeczy udało się zrobić. Myślę, że wyborcy to widzieli, docenili to, natomiast wybory wyłoniły inną większość w Radzie i musimy się z tym liczyć. Pomimo tej większości, którą wcześniej posiadaliśmy, uważam, że jednak chyba ta większość troszeczkę nam przeszkadzała, bo zauważyłem, że w kampanii wyborczej w wielu miejscach i momentach kampanii burmistrz rzeczy, których nie zrealizował, usprawiedliwiał hasłem, że sonikowcy zablokowali. Natomiast nie było to prawda, niczego nigdy nie blokowaliśmy. Wprowadzane zadania w budżet były, nigdy przez nas nie były z tego budżetu wyrzucane. Pozostawały w tej formie, w jakiej burmistrz proponował, więc ten argument był nieprawdziwy i nie można się już powoływać na takie kwestie.
kwestie w obecnej kadencji, ponieważ radni burmistrza mają większość, ponoszą teraz pełną odpowiedzialność za to, co w tej kadencji się stanie, nie będzie już wymówek. To już są fakty, natomiast jednak wszystkim nam zależy na tym, żeby nasza gmina się rozwijała i mam nadzieję w związku z tym może też, że święta się zbliżają. Pan przewodniczący zechce coś powiedzieć pozytywnego, może jakieś życzenia? Ja oczywiście życzę wszystkim mieszkańcom szczęśliwych, wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, jak również szczęśliwego Nowego Roku. Każdy rok nowy to nowe wyzwania, nowe przedsięwzięcia. Życzę Państwu, żeby wszystko, cokolwiek zaplanowaliście sobie, żeby się udało, bo czasami z realizacją jest trudno, ale rzeczy życzę Państwu, żebyście osiągali sukces w swoich zamierzeniach. Życzę również Radzie Miejskiej, żeby te 5 lat pracy dla Krapkowic było pracą konstruktywną, która również umiejętnością brania pod uwagę opinii i zdania opozycji, którą aktualnie jesteśmy. Myślę, że jesteśmy opozycją konstruktywną, doświadczoną, składamy wnioski, które są prawidłowe pod względem formalno-prawnym, przemyślane. Również na dzisiejszej komisji składaliśmy takie wnioski, natomiast nie zostały one przegłosowane. Proponowaliśmy oprócz kilku zadań drogowych, proponowaliśmy do budżetu bardzo ważne zadanie, zwłaszcza dla mieszkańców miasta Krapkowice. Proponowaliśmy wprowadzenie do budżetu środków finansowych na przygotowanie dokumentacji na rewitalizację stadionu miejskiego w Otmencie wraz z basenem, bo ten basen został w kampanii wyborczej jakoś w koncepcji burmistrza pominięty. Natomiast mieszkańcy bardzo chcą tego basenu. Ja osobiście też co roku z niego korzystam i jeździmy razem z dziećmi w ciepłe dni. Szkoda by było, żeby został zlikwidowany. W związku z tym taki wniosek został złożony, radni go odrzucili, w tym niektórzy radni mieszkający na terenie miasta Krapkowice, a w tej chwili jakby bardziej współpracujący z burmistrzem Kasiurą. Ale liczę, że ci radni w tym nadchodzącym nowym roku zreflektują się i w czasie prac na Komisji Gospodarki w miesiącu lutym bądź kwietniu uznają zasadność naszych pomysłów i przegłosują poprawkę i zadania, które proponujemy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Witam serdecznie radną, na którą wszyscy czekaliśmy. Witam serdecznie. 21. Tak radna. Tak jest. Na zamknięcie, że tak powiem, komplet radny naszej miejskiej. I najmłodsza i najładniejsza, tak? Ojej, bardzo mi miło, dziękuję. Wszystkie bardzo. Wszystkie są ładne radne, ale tak jest. Z racji tego, najmłodsza. I czym się pani chce zająć, pani Karolina? Ja będę starała się realizować swoje pomysły z kampanii wyborczej. Między innymi, przede wszystkim zależy mi na tym, żeby pojawiło się miejsce dla dzieci, plac zabaw, rewitalizacja placu Gagarina, więcej ławek, place dla osób starszych. Co jeszcze? Będę się starała, żeby było więcej miejsc parkingowych, żeby zauważyli problem na osiedlu Tysiąclecia. Jest pani członkiem komisji, widziałem dzisiaj, komisji społecznej. Tak jest. Budżetu, tak? Tak. Finansów. Tak, finansów. Mhm. Na finansach też się pani zna? No, mam nadzieję, myślę, że tak. Ale w tych finansach pewnie panią będzie interesowało głównie, żeby te dzieci zabezpieczyć, tak? Tak. Życzę wszystkim mieszkańcom Krapkowic oraz całej gminy wesołych świąt, spokojnych, zdrowych i szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego również.